Strop mamy zalany. Nie nagrywałem tam tego zalewania, bo co tam, jak to strop, nie? Obejdziemy tylko tak z grubsza i zobaczyć, czy nic się nie stało. Nie no, żartuję, zara wam wleci materiał z całego wylewania. Także zapraszam do oglądania. Siemanko, no i nadszedł ten dzień, na który wielu czeka. Ja też czekam, czyli betonowanie tego stropu. Już wam mówię, co i jak. Nie wiem, to kładę tutaj, ale tu jeszcze niwelator muszę chyba postawić w tym pudle. Ale do tego dojdziemy. Słuchajcie, wyszło mi 35 metrów z nadwyżką ponad metr. Sobie tam dodałem. Jak to liczyłem? No po prostu można przyjąć 0,12, ale to jest tylko takie do sprawdzenia na metr kwadratowy, a ja tutaj po prostu każdą taką belkę sobie przyjmowałem, że ona ma, ta na przykład ma 30 na 20. Wszystko co liczyłem, to nie liczyłem całości. Na przykład wieńce liczyłem też do poziomu garków. Nie wiem, czy to 24 wychodzi dotąd, i później osobno liczyłem płytę. Każdą belkę taką tą, tę rivę, no to liczyłem 12 jako całą belkę i 17 wysoką, też równo z garkami. Chociaż tam 16 wychodzi, ale myślę, że więcej wychodzi niż 12 po szerokości. Żebra też liczyłem po 20 i każde mierzyłem, jakie szerokie, no bo to zależy, z rozstawu garków wychodzi. Co tam jeszcze? No i te bele też. Tutaj te belki policzyliśmy w całości. Te duże tutaj, tu na środku, tu nad tym. O, właśnie te. No i tamtą nad tarasem to też było policzone osobno i całą wysokość. Także no tych pozycji tam trochę było. Może wam wrzucę nawet taką przebitkę z mojego zeszytu. Zobaczycie sobie. Liczyłem to dwa razy. No i tak, jeżeli wychodzi, bo stropu mamy 256 metrów czy 4. No i to się przyjmuje razy 0,12. No to wyszło niecałe 31 metrów. No plus jeszcze te bele, no tam ze 4 metry w te belki, te podciągi, no to tak by się zgadzało. No. Teraz a propos tego niwelatora, dlaczego go rozkładam? No bo widzicie, nie mamy prowadzeń. Po pierwsze, tutaj pewnie z 10 prętów by trzeba było, a wiadomo, drut jaki jest tani. No i nasza robota dwa, no trzeba by dwóch ludzi, żeby to dobre pół dnia spawało. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No myślę, jest wibrołata, jest ta listwa wyrównująca, także myślę, że no jakoś to opanujemy. Beton mamy na 8, jest chyba dzisiaj trochę wcześniej, przyjechałem jak nigdy, bo jest za 27, no jeszcze jest parę takich spraw do ogarnięcia, typu może rusztowanie jakieś sobie ustawimy wyżej, żeby zejść, żeby mógł zejść z tą wibrołatą normalnie. Nie, normalnie, no taka kosmetyka. No, pompo gruszka podjechała. Dobra, człowieku, bo całą szybę będziesz miał brudną. Rozstawi się i działamy. Niwelator mam ustawiony tym sposobem, co zawsze, czyli żeby pomagać. Nawet pozdrawiam kanał, co dziś robimy, bo też skorzystali z tego patentu, powiedzieli o mniejszym youtuberze, za co serdeczne podziękowania. Aha, no tak, jak zwykle możesz mierzyć, jak nie masz włączone. Tu pan Kamil leje jeszcze, to trzy razy już było lane, ale zanim poleje w koło, to końcówka już wysycha, no ale mam nadzieję, że coś tam tej wilgoci będzie. Garki wyjmowali, chyba nie przestawili, nie, no jest ładnie 0,0. Zobaczymy, jak to będzie szło.
tu pokazuje 0,2 do góry, no ale to tam szczegóły są. Także pozdrawiam wszystkich budowlańców, betoniarzy, zbrojarzy, murarzy, cieśli. No mówię, o to zależy jak wychyli sztyczkę, nie? Trzeba mniej więcej trzymać ją w pionie. No i chyba mam taki... Zaczniemy najpierw tam, zalejemy sobie te grubsze, te węższe. Co ja mówię? Te podciągi tam. I dopiero będziemy... Chociaż do połowy, nie? I później przyjdziemy tu chyba od garażu, zaczniemy i... Zejdziemy tam koło pompogruszki. Dobra, widzimy się później, jak już zaczniemy to lać, jak się rozstawi wszystko. I poszli! Bardzo jest taki... Jest gęsty. Bez wibratora to tam nie ma opcji, żeby tu kurwa coś zrobić. Jesteśmy na tej części garażowej, tam już mamy, tam ładnie posiadało, kurde. Dzisiaj jakoś ten wibrator mógł iść do roboty, widzę tak. I słychać go i coś, nie wiem, co to kurwa jest. Zawibrowany, teraz tu stoję na tych garkach, bo jak on będzie tu lał, to żeby się go nie przesunęło nam, nie? No nie, no niech se jedzie po kolei. Utrzymać te 4 cm wam powiem, kurwa na tym. Jak tam plancik? Nie jest źle, nie? Dobra, podjeżdża ostatnia gruszka. Zostało nam tu i tutaj to. Ciekawy jestem, ile to... Czy braknie, czy będzie akurat? No zobaczymy.
No tak to wychodzi po wibrołacie. No, no widać te belki trochę, nie? No, ale to tylko zdrobno. Nie, ty chyba musi po prostu jeszcze przejechać kawałek i musi zatrzymać i to wtedy przegarniemy, bo tak to będziemy daleko przegarniać. Dobra, poczekaj! I tak to wyszło po zalaniu. I zgadnijcie, jak z tym betonem wyszło. Starczyło nam i to, co nadmiar wziąłem, to na pewno zostało i to zabrał. No i tam z kosza. No i teraz czekam. Niwelator tam stoi, jak zwiążę, no to go sprzątnę. Najwyżej się bateria rozładuje, ale no tu zaraz trzeba będzie wchodzić i go lać, jak minie ze 2 godziny, no bo przecież już widzę, że już widać te strzemiona, czy tak, to jest, tak, to strzemiono chyba, strzemiona widać. Takie strupy wezmę, zgarnę z tego wieńca, bo to później do murowania będzie przeszkadzać. No i tak to wyszło, nie? Czyli jak się policzy w miarę, sumiennie, dokładnie, no to nie ma stresu, że braknie. No nic, no tyle by było w tym odcinku. No, najważniejszy etap został wykonany. Nic się nie stało, nic się nie zarwało, bo to też różnie garnek może pęknąć czy coś. No i co, trzeba czekać na podmurówkę i wieniec zlejemy i działówki i kominy i to będzie koniec na tej budowie, bo tu drzewa nie robimy. Tu dostałem zlecenie tej budowy od człowieka, który będzie wykonywał tutaj tą więźbę. Jeszcze nie nara, bo przecież trzeba to jeszcze nagrać, jak się pielęgnuje. A już go bierze. Już trzeba będzie sposobem Pawła Bielbudyniego. Chodzę, to czuję, no ślady robię jeszcze, ale już no leję go, bo tam troszkę widzę niedociągnięcia i tam jest coś na tym narożniku, ale to zgarnę po prostu. Po prostu wezmę też szczotkę i go przeszczotkuję. To mówię, on jeszcze jest do ugina się. No tu na tym garażu było najwcześniej zrobione, no to... Ale tam też, o już. Inwestor będzie miał ładne ślady po mnie. Jest słońce, jest wiatr i go owiewa, te garki też, co z tego, że je rano polaliśmy, jak one do tej, zanim zaleliśmy, to już z nich wyparowało. Po prostu tam, gdzie są gary, to tak nawet się już nie ugina, tylko gdzie belki i żebra. Coś ta sikawka leci, aby chciała, a nie mogło. No też nie można za dużym ciśnieniem, bo powypłukuje go. Dobra, no podlewam dalej, no później coś tam jeszcze. Efekt po szczotkowaniu zobaczymy. Mamy 15 z minutami. Ja mam to przeszczotkowane. Coś musimy tu... inny system nawadniania, bo... też to słońce jest duże, bo przydałoby się coś, żeby... to sobie samo psikało, jakiś zraszać czy coś i co go przestawiać co trochę. Bo tu poleję, zanim obejdę w koło, to już jest tam, już jest niby suche, nie? No przetarłem, no 3/4 na pewno go przetarłem. Zresztą no widać, gdzie jest przetarte, a gdzie nie. Mamy takiego wirtolota, no troszkę nie ma wiatru, to no. No tu już polane jest, no to będzie lepsze. Ta sikawka coś ona słabo daje, słabo nią leciała, a tu w tym samym czasie i trochę więcej tej wody jest. Nie no, teraz to już kończę naprawdę już.
Jechać trzeba do domu, także się żegnam po raz kolejny. Na razie, majstry, do następnego, cześć.